Witajcie kochani, ja jestem Mr. Krycha, a my w dwóch poprzednich produkcjach byliśmy m.in. w KFC, gdzie testowaliśmy tam włoską nowość z sezonowej oferty Bella Italia o nazwie Panini. Oraz byliśmy w Burger Kingu, gdzie testowaliśmy tam straszną zieloną kanapkę, której spożycie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia koszmarów. Jeżeli nie widziałeś jeszcze tych dwóch poprzednich produkcji, serdecznie zapraszam Cię teraz do ich obejrzenia. A w dzisiejszym szalonym epizodzie naszych testów podjedziemy do Pizza Hut, aby zamówić tam królewską pizzę o nazwie Pizza Corona. Jest ona unikatowa, ponieważ obrzeże jej ciasta jest uformowane w kruche łódeczki wypełnione jednym z dwóch rodzajów sera: klasyczną mozzarellą lub delikatnym białym serkiem o kremowej konsystencji, który dodatkowo można rozsmarować po wierzchu pizzy. Jest to obecnie najdroższa pozycja w menu Pizza Hut, ponieważ kosztuje ona około 60 zł. Jesteście ciekawi, jak będzie wyglądała i czy jest warta swojej ceny? Zapraszam do dalszego oglądania. A Ty możesz zajrzeć na mojego królewskiego Instagrama, do którego link jest w przypiętym komentarzu oraz opisie filmu, i go zaobserwować. Z tego powodu będzie mi bardzo miło. A teraz przenosimy się do Pizza Hut. I cyk dwójeczka, jesteśmy z naszym zamówieniem po 15 minutach, bardzo szybko. 57 zł 98 groszy za pizzę oraz 3 sosy. Czy to dużo, czy to mało, oczywiście Wam pozostawiam to do rozstrzygnięcia. No i przed nami nasz zawodnik. Pizza Corona. Tylko ta korona tak jakby była pusta. Tutaj w środku jest pustka. Moi drodzy, nie wiem, czy to będzie widać. Przenosimy się teraz do naszego studia, aby pokazać ją Wam z bliska, żebyście mogli obejrzeć ją bardziej szczegółowo. 15 minut później jesteśmy już na miejscu w naszym studio, a przed Wami królewska pizza za prawie 60 zł o nazwie Corona, która ma oczywiście mieć tyle mozzarelli w sobie, że aż ma wypływać. No i wypłynęło tutaj. Wypłynęło tutaj tego tyle, że po prostu mamy wolną przestrzeń. W mojej opinii tej mozzarelli było troszeczkę za mało. A to, co zostało, no niestety, moi drodzy, zostały puste dziurki. Mam wrażenie, że zostały zostawione puste tak, aby można było tam do tego wnętrza jeszcze coś włożyć. I nie chodzi tutaj mi wcale o żaden palec, tylko o serek na przykład. Czas na spróbowanie samej pizzy. Zamówiłem wariant farmerska, czyli kurczak grillowany, pieczarki oraz ser mozzarella, który tutaj jest dodatkowo. Ciasto od spodu bardzo słabo przypieczone, w mojej opinii za słabo. Jest dosyć takie białe, jest cienkie ciasto i to mi się podoba. Czerwona cebula jak najbardziej dodaje tutaj sznytu i ozdoby. A teraz próbuję i powiem Wam, jak smakuje ta pizza. Zielona papryka fajnie komponuje się tutaj z tym grillowanym kurczakiem. Ten kurczak grillowany jest jednak w takich bardzo niewielkich strzępkach. Te strzępki są naprawdę niedużych rozmiarów. Ciasto cienkie, fajne, przyjemne, jednak spód mogłaby być troszeczkę jeszcze bardziej podpieczona, tak minimalnie dłużej według mojej opinii. Co do brzegów tej pizzy, w środku jest trochę mozzarelli, jednak no niestety było jej zbyt mało i została pusta luka. I to jest bardzo duży minus, ponieważ ta pizza chwali się głównie tym, że jest przeznaczona dla osób, które nie lubią za bardzo brzegów, zostawiają te brzegi od pizzy, a tutaj dzięki zawartości dużej ilości sera będzie można je z miłą chęcią skonsumować. Na każdy kawałek przypadają dwie takie łódeczki wypełnione mozzarellą bądź serkiem, o którym nie zostałem poinformowany. Prawdopodobnie jest możliwość zamówienia takiego serka specjalnego, który się rozsmarowuje na pizzy. Tutaj tego nie miałem. Jestem troszeczkę zawiedziony, ja sobie jeszcze ugryzę. Pizza ma średnicę 40 cm, a masę ponad 1 kg. Jest to porcja, w mojej opinii, na co najmniej dwie osoby. Zamówiłem jeszcze dodatkowo do pizzy 3 sosy. Sos miodowo-musztardowy, sos czosnkowy i sos słodkie chili. Za te sosy możecie zobaczyć paragonik. Musiałem dopłacić każdy sos po około 1,65 zł. Bardzo dobry. Najlepszy z tej trójki. Sos czosnkowy.
Bez sosu ta pizza też smakuje dobrze, jednak z sosem czosnkowym jest to jeszcze lepsze. Moi drodzy, czas na krótkie podsumowanie. Mieszane uczucia. Niby pizza królewska, niby cena królewska. 60 zł za 40-centymetrową pizzę, której teoretycznie brzegi mają być pełne sera. Czy to dużo, czy mało? Dla osób, którzy zarabiają, powiedzmy, tą najniższą krajową, to jest cena bardzo wysoka. To, co tutaj dzisiaj otrzymałem, nie do końca mnie zadowoliło. Przede wszystkim zbyt mała ilość mozzarelli w brzegach spowodowała to, że ta pizza była co najmniej średnia. Kupiłem ją tylko i wyłącznie dlatego, że jest najdroższą pozycją i jest reklamowana jako pizza z serem w brzegach. Natomiast tego sera dzisiaj tutaj było bardzo niewiele. Wystawiając końcową ocenę, powiem krótko. 60 zł za to, co dzisiaj dostałem, to jest bardzo, bardzo dużo i to nie było warte swojej ceny. Jeżeli pracujecie w Pizza Hut, dajcie znać, czy była ta pizza prawidłowo przygotowana, bo nie chce mi się pisać do centrali z zapytaniem, czy na pewno to tak ma wyglądać. Dajcie znać w komentarzu, oczywiście postaramy się potem te komentarze podbić, tak żeby były widoczne. A ty, mój drogi widzu, jeżeli chciałbyś zrecenzować coś i pochwalić się tym, co ciekawego sobie jadłeś w lokalu, co sobie zamówiłeś, co sobie przygotowałeś samemu w domu do jedzenia, serdecznie zapraszamy na naszą wielką, rodzinną grupę Bojownicy Krychy. Wielka rodzina, która chwali się i recenzuje przy okazji ciekawe rzeczy. Mój Instagram mrkrycha, jeżeli jeszcze tam nie wbiłeś, serdecznie zapraszam. Jest to miejsce, dzięki któremu wiecie wszystko pierwsi. A teraz trzymajcie się cieplutko, do następnej recenzji. Pewnie to też będzie pizza, być może jakaś ostra. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy was serdecznie. Cześć, hej, trzymajcie się. To nie zła Pizza Hut. Taka nie za dobra, nie za średnia, coś po środku. A ty właśnie po środku mojej głowy masz przycisk, dzięki któremu możesz zasubskrybować mój kanał. No i oczywiście wpadaj na nasze dwie pozostałe recenzje, Zielony Burger oraz Panini z KFC. Koniecznie je zobacz. To jest coś fajnego dla ciebie. A teraz trzymajcie się, do następnego filmu.